Szczęść Boże, coś Wam powiem. Sprawdzamy stan naszych narzędzi. Słowo Boże, sakramenty, bogactwo Kościoła. Wszystko jest dla nas dostępne i sprawne. A mimo wszystko nie potrafimy dobrze rozeznawać tego, co powinniśmy, czy zwyczajnie nam się nie chce. Mamy na to usprawiedliwienie. Brak czasu, bo rozeznawanie nie działa natychmiast. Chcąc odkryć znaki czasu i poznać wolę Boga, musimy codziennie przy Nim trwać. Jednak nie widzę w świątyni tyle samo ludzi, co w niedzielę. Nawet połowy nie widać i to takich, co mają możliwość, żeby w Eucharystii uczestniczyć. Z drugiej strony, to my nie lubimy czerpać z doświadczenia innych ludzi. Nawet jeśli jest to dobre doświadczenie. Wychodzimy z założenia, że trzeba samemu wszystko spróbować, bo co nam ktoś będzie mówił, co mamy robić? Gdy dziś nie ma domów wielopokoleniowych, to i trudniej o przekazywanie pewnych zwyczajów i tradycji, kiedy to dzieci uczyły się konkretnych rzeczy od rodziców czy też dziadków. Ponoć dziś wystarczy internet. Tam wszystko jest zapisane. Owszem, jest to skarbnica wiedzy, z której sam też korzystam. Tylko trzeba wiedzieć, czego i w jakim celu szukać. Błądząc w tej całej sieci, można tylko zmarnować czas i wyjść głupszym, niż się było. Niestety, coraz mniej obserwujemy też rzeczywistość, coraz mniej rozpoznajemy czasy. Kiedy nieustannie żyjemy w pośpiechu, na niczym się nie skupiamy. No chyba, że chodzi o nasze interesy. Wtedy rozpoznajemy wszelkie znaki, bez problemu, na wszystko mamy czas i nawet jesteśmy gotowi poświęcić inne zajęcia, byleby tylko nic ze swojego dobra nie stracić. Ale teraz zajrzyjmy głębiej do Ewangelii. O czym tam mówi Jezus? Mówi o długu, który pozostaje nam do spłacenia. Wiesz, czym on jest? Jest realizacją daru, jaki otrzymaliśmy, czyli życia. Każdy z nas został powołany do tego, żeby kochać prawdziwie. Bo prawdziwie kochać to żyć. Nie siebie, ale wszystkich. I w tym miejscu pojawia się problem, bo nie wszyscy są mi bliscy w myśleniu, w działaniu i zwyczajnie nie wszystkich lubię. Wydaje mi się, że czasem to nie my mamy problem, tylko ci, którzy chcą na nas wymusić dostosowanie się do nich. Kiedy idziemy przez życie zgodnie z założeniami, w naszym przypadku Ewangelii i nauki Kościoła, a komuś się to nie podoba, bo uważa, że powinno być inaczej, to w czym tu nasza wina? Bycie upartym w swoim błędnym przekonaniu także jest grzechem, bo nie pozwala się nawrócić, nie pozwala na pojednanie. O nim przecież dzisiaj jest mowa. Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody. Jeśli nie będzie w nas chociaż chwili świadomości, że Bóg jest w nas i wokół nas, to łudzimy się tylko, że On pomaga nam i wspiera nasze życie. To wszystko jest wtedy tylko teoretycznym rozważaniem czegoś, o czym nie mamy w ogóle pojęcia. Jezus uczy nas dziś, że wszystkie znaki, jakie nam towarzyszą, to namacalne działanie Pana Boga. On nam poświęca tak wiele czasu, ale czy my to odwzajemniamy, żeby bardziej Go poznać? Chcąc coś w sobie zmienić, powinniśmy wykonać kilka działań. Uznać, że nieustannie upadamy, bo czynimy coś, czego nie chcemy. Następnie przyjąć prawdę, że dzięki Jezusowi mogę zostać uratowany. Na zakończenie przystąpić do działania. Właśnie teraz jest czas naszego zbawienia. Nie jutro, nie później, ale właśnie dziś. Niech Pan Wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.